To z Rumunii, tak? Prezent. Tak. Drakuli, Drakule trzymali w tym. Tak, to działa. Chyba. I teraz lecimy, bo to życie kurwa. Nie, ja śpiewam pieśni religijne. No dawaj. Nie. Ale to ja się sam napiję. I witajcie na kanale sklepowym. Jest piątek rano. My tutaj zostajemy i będziemy jeszcze dzisiaj ogarniać w sklepie, ale też trafimy tam, gdzie jedziemy, czyli na trzeci zlot Odyńce. Mody i Stowarzyszenie Inventum właśnie się zapakowali. Te czwórka nam posłużyła, żeby przewieźć ławy. Te czwóreczka ostatnio jest bardzo grzeczna i się spisała, żeby nam pomóc, a już za dwa tygodnie trafi na zapowiadany remoncik. Kierownik Dawid już tam jest od wczoraj, czyli od czwartku, i właśnie wysłał nam na grupę wideo, że przyjechały toalety, które zamówiłem zanim pojechałem na urlop, a byłem w miejscu, gdzie było bardzo ciepło, no 28 stopni, tu wróciłem, to trzeba się przyzwyczaić jeszcze, więc trzeba było zapakować inne rzeczy. Drewno też już jest porąbane i rozpalili pierwsze ognisko testowe, a więc my się zabieramy za nasze działania, zamykamy o 13 zgodnie z banerem, który pojawił się jakiś czas temu, i też będziemy zmierzać, ile? 440 km. Jeszcze jakieś hen za Lublinem. I pierwsze zlecenie do Pińczyna. Sławki Green Edition. Sławki zielone z Nocty pasują do detektorów serii Simplex Plus. O ile pamiętam, Multi Cruiser i Amphibio Multi. Natomiast do nowszych detektorów, nowszej generacji, czyli Legend, Simplex BT, Ultra, no to te słuchaweczki nie pasują, bo mają sygnał Wi-Fi. A te nowe Nocty mają BT, czyli Bluetooth. Blue Touch mają. Oczywiście jak mnie nie było, to zniknęły autka, którymi... Oczywiście jak mnie nie było, co? Tutaj. No już chciałeś dramę kręcić na YouTube'a, nie? No dramę chciałem, no że zniszczyliście autka, które dostaję od widzów, i potem testuję detektory przed wysyłeczką. I drama się nie udała. A do Jasła jedzie ta Xterra Pro i zaraz zobaczymy, czy nasz samochodzik ją polubi. Jasło trochę w kierunku, którym będziemy jechać, ale zdaje się, że bardziej niżej na mapie. A do Wrocławia jedzie podwójny zestaw Marzem D Pointer, a detektor to jest First Swing, czyli taki zestaw dla młodzieży. A do Zawiercia jedzie ten oto Digger ze szpikulcem i z kaburą marki własnej, jak to mówią w hipermarketach. A do Dębicy, to jest chyba za Tarnowem, ale chyba przed Rzeszowem, mogę się mylić, jedzie ten oto Triple Score, czyli hit minionego lata, i tutaj on jest z dwiema sondami, zaraz wszystko sprawdzimy, jak samochodzik wróci z Jasła, bo pojechał. I wybiła godzina 13, czas dzisiaj wyjątkowo zamknąć i zmierzamy na wschód Polski. Następne ujęcie będzie już może z miejsca albo z trasy. I jesteśmy już na miejscu, 7 godzin trasy, ale już po nocce i zaczynamy tutaj działania. Młody tutaj się zajmuje segregowaniem pakietów startowych. Tu są pakiety od nas, a tu są pakiety od firmy Nocta. Podczas gdy tam trwa już odprawa, bo jest po 7 się zaczęła, my jedziemy do hurtowni po różne rzeczy, wuszty i tego typu, nie wiem czy tu wuszty mają, a tutaj to, które zamówiłem. Myśleliśmy, że załatwimy to w półtorej godziny, ale nie było nas 3 godziny, bo żeśmy musieli po Chełmie pojeździć, osobno wuszty załatwić, osobno chleby i jakieś różne rzeczy. No a tymczasem tutaj już się wszyscy porozstawiali i ominęła nas odprawa, więc idę do lasu zobaczyć, czy ktoś już znalazł jakiś skarb. A u pana co dostaniemy? Śmietankę. Śmietankę do kawy. Śmietanka, długopis za 2 złote. Długopis to ja zawsze biorę i kradnę. Fuczak wyczuł kiełbasę, tak? Wuszta wyczułeś? Tutaj mamy kącik gastronomiczny, ale on jeszcze poczeka, bo najpierw będzie zupka, pożywna zupka, przyjedzie za 2 godziny, a jak wspomniałem, to już idę do lasu, zmykam, bo jestem troszeczkę do tyłu z czasem i z wydarzeniami. I co mamy to tutaj? Nie wiem, co to jest. Pogłębi to. Tutaj mamy
pierwsze znaleziska, bo w końcu się wybrałem do lasu. Znaczy jeszcze nie jestem, ale tu jest destrukt. Boratynka. Boratynka, no. Ale nie, no z tej strony destrukt, a z tej strony fajno. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś przepowiednie, nie wierzę raczej, ale że 666, nie? 1666, czyli potop szwedzki już był, czy to było jeszcze przed? Był już, był już, bo 1655. Jest nasz mistrz, najlepszy poszukiwacz podobno w Polsce. I co masz? Bo ten jeszcze lepszy wyjechał do Rumunii, nie? Do Rumunii. Żeby zostać najlepszym. Do Drakuli. Żeby zostać najlepszym poszukiwaczem w Rumunii. Co mam nic nie. Jestem tutaj na rozdrożu, zaraz będziemy przy pomniku. Tutaj jest chyba początek zgody. I mamy kolejne znalezisko. Znaleźć tylko. Ale to trzeba na pewno znaleźć. Tak. I kalesoniak w stanie... Konald. No... 5 na 10. W tym miejscu 22 maja 1945 roku żołnierze podziemia antykomunistycznego oddziału partyzanckiego AGWiN majora Fali stoczyli krwawą bitwę z NKWD i UB. Kolega mówi, że są starsze rzeczy niż te boratynki, które minęliśmy. Prawdopodobnie przęśliki, ale nie ma pewności, musi się fachowiec... Dziurki są. To fachowiec się wypowie później. A fachowców o... mamy tutaj dużo dzisiaj, no, wyjątkowo. I z dziurką, to jakieś zdobienia. I kolejna rzecz dla fachowca. Jakby tak okucie, okucie pochwy miecza, szabli, kordu. Coś w środku jest. Jeszcze. I to przy tej drodze, tak? Powiedzmy, że było. Szliśmy aż do mieszczaństwa, ale te są dosyć ładnie zachowane, bo te co widziałem wcześniej to były bardzo destrukty, a tu jest chyba kompletny nawet, nie? Z zapięciem. Przy takiej drodze, już to mówiłem dzisiaj, to wszystko przy drodze wychodzi. Wszystkie prognozy mówiły, że dzisiaj będzie padać, ale mimo to nie jest zbyt nawet zimno, bo tak odczuwalnie z 13 stopni myślę, że jest. No i przede wszystkim, jak widzicie, nie pada. Praktycznie co najwyżej jakaś mrzawka. 30-40% możliwości opadów, więc chociaż w tym wygraliśmy na razie. Jak to było? Tu, nie, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Uwaga, bo gorące. O, dziękuję. Dobra, jedziemy. Tu za chwilę będzie konkurs z zakopanymi monetami, a tutaj jest loża mędrców. I co powiesz? Czy szyderców? Nie. Szyderców, mędrców. A gdzie ta rzymska moneta, co Bercik wykopał? Ja nic nie wiem na ten temat. Wiesz, że monety mnie nie interesują. No wiem. Zaraz będzie, zaraz Tomku, pomogę ci wypchać samochód, bo się zakopał w błocie, a tutaj tam chyba są objaśnienia, czy coś, czy konkursy są, gdzie można coś tam wygrać. I kula mocy poleciała. Gdzie we mnie? Ile? Zaraz się okaże. To będzie rekord? No i konkursy trwają w najlepsze. Potem planujemy jeszcze powrót na godzinę, dwie poszukiwań. I później będzie już powolutku zakończenie około 17. Tu mamy linię zupy produkcyjną. Już jest wyłączona. A załączamy teraz linię produkcyjną. A uruchamiamy linię wusztów. Jest jakaś może ten ogniskowa piosenka? Nie, ognisko w lesie. Przy lesie. Jest Pumetek, jest nasz ekspert i na razie... Podobno. I na razie mamy... W ogóle ciekawostką jest, że są te ślepaki do kałacha tutaj, nie? Także wojsko ćwiczyło. Blisko granica. Blisko granica. Pruski nieśmiertelnik pierwszego wzoru. Ale dla mnie, wiesz, bo tam wiesz, niektórzy wolą monetki, niektórzy wolą średniowiecze. Ale ten kolega tutaj trafił karabin kapiszonowy. Powiem ci, dla mnie to jest taki najciekawszy fant, bo to są powstania, panie. Powstania. No i słuchajcie, jest już godzina 17. Bardzo szybko poszło na polu. Nie zdążyłem w ogóle iść na to pole, bo szybko konkurencja przeszła 15 minut. Na ogół godzinę zajmuje ta konkurencja, szukania na tym polu. A teraz próba mikrofonu i zaraz rozdajemy nagrody dla zwycięzców, znalezisk i nie tylko. Podsumowanie. No i chaotyczne podsumowanie, bo tam trwa już rozdali nagrody i teraz dokładnie. Tutaj kiepskie oświetlenie, no, damy radę. Damy kiepsko, radę coś wam tu opowiemy. Zobaczcie, klamerka, odra, no to czasy, podejrzewam, że czasy PRL-u. Zobaczcie, jaka giwera tu wyszła. Oczywiście to jest jakiś kapiszonowiec.
co tu jeszcze się udało znaleźć? Poprzeglądamy. Tu jest ciekawy na przykład pruski pierwszowojenny nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik, nie? Tak, dokładnie. Bardzo ciekawy fant. Co tu mamy? Pszęśliki. Średniowieczne ołowiane pszęśliki. Tu się wszyscy zastanawiali, nie? Nie wygląda mi to na pochwę, bo zobacz, tu w środku masz jakiś taki element i może, no nie wiem. Dziękujemy. Może ktoś z widzów będzie wiedział i dokładnie... No właśnie, już się chyba nawet pytałem, bo Gruszka też się zastanawiał, co to jest. No tutaj, nie? Tak, tu nagroda specjalna, nie była. Tu jest drugi taki jakiś tasaczek, coś takiego, albo jakiś zawias. Kurde, może to być nawet zawias od drzwi, jak dobrze popatrzę, ale takie dosyć dziwacznie. I co tu jeszcze mamy? Tak. A to są kubeczki chyba na żywicę. Nie, to nie, myślałem, że to jest kubek na żywicę. To będzie nowy wzór kubków na odjęcie. Dokładnie. Ręcznie wykona. Dokładnie. No. Co tu jeszcze mamy? Klucz do lasu. Zobaczcie, jaki wielki. To od zachrystii. Jest jeszcze karabin czarnoprochowy. Ale on ma już też sporo. No, lata świetności za sobą. Styczniowe mówili, nie? No, tak, dokładnie. 1863. No jest poniedziałek. Po godzinie 17 już słońce powoli zachodzi. Dzisiaj mieliśmy tutaj lepszą pogodę niż na zlocie w sobotę, ale mogło być gorzej, bo aż tak bardzo nie lało, bardziej mrzawka to była. No i z tego miejsca chciałem podziękować organizatorom, to znaczy ja byłem organizatorem, ale partnerom technicznym, czyli Stowarzyszeniu Inventum oraz głównemu sponsorowi, czyli dystrybutorowi marki Nocta, sklepowi Green Camo. Co będziemy dalej działać, to nie wiem, jak się ogarnę i się dowiem, to będę informować tutaj na Facebooku. Czekamy na pewno, aż otworzą się pola, czyli nowe możliwości i żyjemy nadzieją, że w przyszłym roku również uda nam się współtworzyć kolejny zlot Inventum Włóczyki oraz czwarty już zlot Odyńce, ale to będzie w przyszłym roku. Ale to czas pokaże, bo w życiu różnie bywa. To jest gra. Jednemu da, drugiemu odbiera. Trzymajcie się. Cześć.